Pamiętam, jak jeszcze ktoś tam mieszkał. Pamiętam zielone, bajeczne ogrody. Kiedyś Grunwaldzka była długa. Ciągnęła się w nieskończoność, gdy zdążałem do pierwszego ELO na ulicy Krakowskiej. Najlepszego liceum w tamtych czasach w Białymstoku. Po ostatniej operacji udrożnienia ulicy Oskara Sosnowskiego z Grunwaldzkiej został właściwie ułomek. Ułomek z kilkoma budynkami. Ale ten właśnie dom utkwił mi w pamięci. Był absolutnie magiczny i tak do dziś pozostało. Potem pojawił się napis na budynku wynajmę i numer telefonu. I to znikło. To bodaj ostatni piękny, murowany, ceglany budynek w tej części miasta. Zapewne w promieniu kilometra. Zbudowano go w 1912 roku i jak przestrzega Andrzej Kłopotowski na łamach lokalnej gazety, istnieje takie niebezpieczeństwo, że wkrótce zabudowany zostanie bardzo wysoką deweloperką, a tym samym zniknie z tego krajobrazu. Nie mam nic przeciwko nowym obiektom, taka jest kolej rzeczy. Martwi mnie jednak, że wokół tych betonowych wysp nie ma zieleni ani oczek wodnych. Jak za komuny powstają sypialnie dla ludzi z zerową opcją kontaktu z zielenią. Z tegorocznych badań 10 najludniejszych miast w Polsce wynika, że Białystok, pompowana stolica zielonych płuc Polski, jest mniej zielona aniżeli Poznań, Łódź, Wrocław, Bydgoszcz, Warszawa, a nawet Kraków. No kiepsko, bardzo kiepsko. Z badań wynika, że Polacy są skłonni zapłacić więcej za mieszkania, jeżeli znajdują się w sąsiedztwie zieleni. Ale w Białymstoku to nie działa. Do miasta zjeżdżają ludzie z małych ośrodków, ale także wsi i ta zieleń dla nich to nie jest żadna atrakcja. Przy takiej świadomości sprzeda się każdy kawałek betonowej pustyni, pozbawionej drzew, parków i ptaków. Przeczytałem, że w grudniu 1915 roku w tym miejscu uruchomiono publiczną szkołę powszechną. Niedaleko pod numerem 35 była gwoździarnia Leona Dojlickiego. Nieco dalej słynna kaflarnia Jana Kucharskiego. Jak podaje Jola Rogowska, pod Trójką czynne były tkalnie Cytrona i Rubinsteina. A pod 11 Knyszyńscy prowadzili fabrykę sukna. Numer 49 to piekarnia Mossakowskiej. Dwa spożywcze sklepy Wiktorii Kucharskiej, numer 19 i kolejny Antoniny Kitlas, numer 29. Pod numerem 57 działała masarnia Jarockiego, a pod 15 Sandomierski sprzedawał wódki i wina. Grunwaldzka tętniła życiem, dziś jest martwa. Nie jestem historykiem, nie jestem od tego, by ustalać, kto tam mieszkał. To oczywiście ważne, ale mnie martwi, że tak piękny budynek, ostatni ceglany mohikanin na ulicy Grunwaldzkiej, rozsypie się do imentu. Wokół kamieniczki na Grunwaldzkiej 22 ciągle jest jeszcze zielony plac i kilka starych drzew. Zielona oaza w środku betonowej dżungli. Ciekawe, kiedy ostatecznie wyschnie i zleje się z okolicznym krajobrazem. I co nas czeka? Od czasu do czasu, co kilka lat, jakaś papierowa publikacja pełna nostalgii o kolejnej śmierci jednego z naszych budynków odchodzących w niepamięć na forever. Grunwaldzka, niegdyś tętniąca życiem, graniczna ulica żydowskich Hanajek i obszaru przydworcowego, a dziś trudno ją nawet znaleźć. A tuż obok, na tej samej Grunwaldzkiej, Wydział Architektury Politechniki Białostockiej. Odwrócony tyłem do przedwojennego Białegostoku.